Od uroczystego apelu i wojskowej defilady rozpoczął się dzień otwartych koszar w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Były też wręczane odznaczenia i awanse, a także poświęcono chorągiew. Panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, mieszkańcy Radomia. Sierpień to wyjątkowy miesiąc, bowiem oprócz Święta Wojska Polskiego obchodzimy Święto Lotnictwa. Dla nas, społeczności 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, ten miesiąc i rok jest szczególny. 94 lata temu podjęto decyzję o przekazaniu gruntów na Sadkowie pod budowę przyszłego lotniska wojskowego. Serdecznie dziękuję wszystkim żołnierzom garnizonu Radom, szczególnie żołnierzom 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego za waszą służbę, za waszą oddanie i poświęcenie. Podczas zorganizowanego później pikniku po długiej przerwie w Radomiu wystąpiły orliki. Był zrzut desantu, pojawił się także 10-krotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej i brązowy medalista Mistrzostw Europy Robert Kowalik na samolocie Extra 300. Nad widzami przeleciały także F-16. Na wystawie statycznej można było natomiast zobaczyć czołg Leopard, polską współczesną armatochaubicę samobieżną AHS Krab, wyrzutnię rakietową Langusta, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy moździerz samobieżny Rak. Sprzęt wojskowy wystawiła także 42. Baza i batalion drogowo-mostowy z Dęblina. Nie zabrakło też wyposażenia Straży Pożarnej i Policji.